No, witam wszystkich na moim kanale, a więc bardzo polecam to narzędzie, które zademonstrowałem we wczorajszym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się może... Patrzę tutaj i widzę, że mamy Niederschlesien, Oberschlesien, więc wypadałoby najpierw zbudować tę infrastrukturę, a później zbudować te wszystkie... fabryki, 7 i 6. Więc one idą po dwa, więc będą później ten i ten i zbudujemy infrastrukturę i później zbudujemy w Niederschlesien i Oberschlesien te fabryki i to zakończy naszą cywilną działalność. A będziemy mieli Messerschmitty BF-110. Messerschmitty BF-110, jak patrzymy, mamy tutaj Messerschmitta bonusy. Jak widzimy, maksymalna szybkość i maksymalna zwinność, zwinność i szybkość, agility i speed, zwinność i szybkość, plus 10%, to jest bardzo dobre dla nas. Więc jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o research, robimy syntetyczny rubber. I mamy teraz do wyboru, możemy dalej iść, możemy sobie wybrać coś pokojowego, na przykład tutaj zbudować ekstra infrastrukturę i dostać 6 wojskowych fabryk za darmo. To jest infrastruktura w tych 4 stanach, które mówiłem, w 4 regionach. Za darmo, znaczy za punkty i za czas, bo teraz czas już zaczyna być ważny. Więc to nam zajmie 70 dni, czyli 2 miesiące, to nam zajmie, czyli więcej, to nam też zajmie 70 dni, no to czas leci, nie? Możemy też sobie zrobić innowacje wojskowe, na przykład dać sobie ekstra punkty do innowacji powietrznych i to jest w miarę dobre, bo nam daje bazy wojskowe, co jest mniej ważne. Czekaj, ale dostajemy Air Experience i dwa razy 100% research bonus na Battlefield Support doktrynę, co my chcemy zrobić. A tutaj już dostaliśmy chyba 2 razy doktryny na siły lądowe. Już mamy tutaj ekstra 100%, więc zaczniemy to. Im bliżej wojny zaczniemy też to robić. A nie mamy doktryny. Jak widzimy, mamy też doktrynę tutaj. 100% mamy to, więc możemy to zacząć też robić. A to dostaliśmy z czego? Z jakiego fokusa? To dostaliśmy też od ZSRR. Nie wiem, dlaczego to mamy, ale mamy. OK, dobra. Nieważne. Dobra, zaczynamy. Chyba zaczynamy tą grę. Dzisiaj zobaczymy, co się wydarzy. A, weźmiemy sobie szpiega. I dzisiaj weźmiemy sobie szpiega. Warto by też... Ok, mamy następnego Asiora, który jest Henkel He-111. To bardzo dobrze dla nas. Notabene możemy zobaczyć tych gości. I... Czy mamy jakieś nowoczesne tutaj? Czy mamy tutaj jakieś nowoczesne? Te chcemy, żeby się szybciej wymieniały, ok? Bo chcemy, żeby one były nowoczesne. He-111, U-86 atakuje tam Chiny, zabija kobiety i dzieci, bardzo dobrze. I mamy teraz Asiorów za Asiorami. Jest zajebiście, ponieważ tutaj trwają bitwy i my ich wspieramy naszym lotnictwem. Oni mają tutaj myśliwce, ale jest ok. A oni, Japończycy mają swoje własne myśliwce tutaj, więc my używamy tylko taktyczne bombowce, które tutaj latają i ich bombardują. I dostajemy 100% Asiorów. Już mamy 100% poparcia dla wojny, bo tyle Asiorów mamy. A nasza benzyna... Orety? oj. Nasza benzyna idzie tragicznie, nie wiem dlaczego, tak źle idzie. A czy my tutaj coś trenujemy? No trenujemy. A te dwie też możesz zacząć trenować i na pewno nam potrzeba więcej teraz. Jeszcze, sorry, potrzeba nam jeszcze więcej. Nie tak.
Jedno więcej, please. Jest bardzo dużo na te zbieramy tych punktów, ale bardzo dużo benzyny, czyli więc dużo fabryk nam kwiczy. Ale jest ok. Mamy teraz następne punkty, możemy wydać. I teraz mamy wybór, więc możemy je wydać, dobrze było je wydać tutaj na szyb designera. Z tym, że zanim my wykryjemy następnego ubota, który jest tutaj, nam to zajmie 537 dni, więc trochę się to mija z celem, żeby tutaj designera wziąć na specjalistę, wziąć od dania bonusów broni, którą my będziemy mieli za 537 dni. No fajnie, miałem telefon od babci, a więc wszystko dobrze. Co my tutaj robiliśmy? Mamy teraz właśnie do zrobienia... Rozmawialiśmy o tym, że mamy 150 punktów i możemy coś zmienić w naszym rządzie. Więc... A możemy sobie dać specjalistę. Tylko, że to nam nic nie da. Ok. Absolutnie nie. A możemy sobie wziąć natomiast jedną rzecz. Możemy sobie wziąć Wilhelma Canarisa i to jest dobra opcja, jeżeli chcemy zagrać szpiegami. Jeżeli chcemy zagrać szpiegami, to jest dosyć dobra opcja, żeby go wziąć i to nie jest zła opcja, bo on nam daje ekstra szpiega. Więc możemy się nad tym zastanowić i będziemy wtedy mieli trzech szpiegów i trzema szpiegami możemy zrobić operacje inne, lepsze niż dwoma szpiegami, ponieważ niektóre operacje potrzeba trzech szpiegów, na niektóre wystarczy dwóch, a na niektóre trzeba trzech, żeby na przykład ukraść schematy, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nad tym możemy się zastanowić. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy sobie dodać tutaj specjalistę też od infantry, motoryzacji, albo artylerii, albo broni. Jak to dodamy, to kosztuje 150 punktów i wtedy nasi naukowcy będą szybciej pracować nad daną technologią. W tym wypadku piechoty, albo artylerii, albo czegoś tam jeszcze, bla. A motoryzacji, ok? Bla. A możemy też dostać sobie tutaj Industrial Concern i to nie jest złe, bo teraz chcemy mieć bonusy na syntetyczne. Będziemy robili syntetyczne teraz technologie. I dostajemy teraz Industrial Research, czyli na przemysł dostajemy, że 5% szybciej robimy przemysł. Całkiem. I syntetyczne robimy 15%. Jak chcemy mieć Industrial Concern, to dostajemy Sim Krupa. Krup daje nam 15%, ale tylko na przemysł. Więc Farben daje nam dobrze, ponieważ jak będziemy tutaj, to daje nam Farben 5% na produkcję, przepraszam, tak, 5% na konstrukcję i produkcję i 15% tutaj, więc to jest wielka, wielka rzecz. Bo my teraz będziemy próbowali, tu już mam 300%, to jest bardzo silne, ale my pójdziemy tutaj. To jest całkiem dobra rzecz, to nie jest zła opcja. Elektronika natomiast, elektronika nam daje tutaj radia i tak dalej. Ble. Nie obchodzi nas to za bardzo. Jeżeli chodzi o terrorystę, to terrorysta najlepszy jest, uważam, dla Niemiec Heniek G, stary OG. On nam daje doświadczenie bojowe. Daje nam też doktryny research na 10% szybciej i daje nam też to, że czołgi się 10% szybciej poruszają. To nie jest też zła opcja. Więc zanim zrobimy te uboty, to weźmiemy sobie ship designera, ale najpierw weźmiemy sobie coś innego. Więc weźmiemy sobie IG Farbena, ponieważ on nam daje na przemysł, żebyśmy nasi naukowcy szybciej odkrywali teorię, technologię przemysłu oraz syntetyczne
technologie, które nam dużo zrobią, więc chcemy to zrobić. I wydaliśmy te punkty. I na tym zakończymy to ten odcinek, że IG Farben teraz pomoże nam w obozach. Tak, pomoże nam w obozach, czego w tej grze nie ma, ale pomoże nam, jeżeli chodzi o grę, pomoże nam tutaj, żeby szybciej robić research tego i troszeczkę szybciej tego, co nie jest złe. Dobra, wszystkim mówię, do zobaczenia, bye bye.